Zbliża się taki okres dość intensywnie rozrodczy, tak zwane marcowanie dla kotów i tutaj w schronisku już jest drugie tyle tych kociaków. Nie ma dla nich po prostu miejsca, one mieszkają w budynkach po warsztatach samochodowych, gdzie nie ma ogrzewania, nie ma wentylacji. Więc chciałam po prostu przypomnieć, drodzy mieszkańcy, że miasto finansuje sterylizację takich bezdomnych kotów, które gdzieś po prostu błąkają się po działkach, po ulicach, tylko wystarczy po prostu je złapać, skontaktować się ze schroniskiem, że ma się takie zwierzaka i na pewno Państwa pokierują. Także bardzo bym tutaj prosiła, żebyście zwrócili Państwo na to uwagę w najbliższym czasie.